zdrowe proporcje. Piszemy tak. Dobra wielkość. To nie było na proporcje. Ja bym chciał z tego, jak ma potem pan. Ile ona ma? 14. Ale temperament niesamowity. Jest dużo lepszy. Ale obydwu nie zależy. Bardzo dobrze. Jeśli Państwa przypominam, że za kilku dni na pewno zgłaszamy się dzieci do konkursu klasycznego. Nie tylko dzieci, generalnie zgłaszamy się do konkursu klasycznego, który odbywa się przy organizacji przez Kitalon Ramic i Fundację Dzieci Ziemi. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że Fundacja Dzieci Ziemi, możecie się Państwo dowiedzieć o niej dużo więcej pod jej nawiązami. Znajdują się tam osoby, które mogą Państwu więcej powiedzieć na temat tego, czym zajmuje się fundacja. Ja ze swojej strony mogę dodać tyle, że jest to fundacja użytku publicznego. Możecie Państwo przekazywać 1% podatku na rzecz tej fundacji. Fundacja została zarejestrowana we wrześniu 2001 roku. Uzyskała status organizacji pożytku publicznego w marcu 2004 roku, ale głównymi zadaniami są finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół, finansowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, finansowanie i organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, salony i obozy oraz leczenia w kraju za granicą, finansowanie. Przepraszam, który już jest numerek? Teraz 14. Dziękuję. Nie biega, bo żadne pokolenie. Ale dzisiaj nie podskakiwała ani nic. No ale to już w porównaniu do tego jak skakała, a jak teraz. Thank you.
Szanowni Państwo, jeszcze jedno przypomnienie, to ważna informacja, mam nadzieję, że nikomu nie muszę tego przypominać, ale samochodnik w takim pogodzie raka na panie na zewnątrz tą centralną planką. Szanowni Państwo, kalendarze o tym, żeby pod żadnym pozorem za... Chciałem zamiast kamerować, to ja kameruję trafę. Mimo wszystko, no... Mam nadzieję, że nie da się zrobić tego, co będzie na pewno, ale żeby Państwo odpowiedzieli, którzy na razie na to, co się zrobiło, to jest taka sytuacja, która była taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, informacja, którą już zaprezentowałem troszkę wcześniej, mianowicie za mniej więcej 15 minut rozpoczniemy na... W szczególności w konkursie dzieckiej jest to, jej pies dziękujemy Fundacji Dzieci Pieni z Kościołka nad Dunajcem za nagrodę Rady Testów Best in Show dla wszystkich przeleżnych. Dziękujemy Laboratorium Dermafan z Warszawy za suplementy diety i środki biorekacyjne dla psów. Dziękujemy firmie Macet Dystrybucja Polnowa za przysłanki dla psów. Dziękujemy firmie Zolux z Podębic za szampony czy zęchara, za przesłaki awanki i artykuły dla pielęgniarskich psów. Dziękujemy firmie PET23 z Regu za każdy firmy trener dla licznych zwycięzców na naszym wystawie. Dziękujemy również firmie Pinko z Bydgoszczy za żonę zawieczną. To naturalna woda mineralna Kinga Pienińska z Kościęta nad Dunajcem. To ciasta z Łabrz, gdzie ciastki wieczywa pani Ireny Kinga. Masz już koniec. Z Łabrz. Proszę Państwa, dziękujemy. A tato farbami? Zaraz zobaczymy, zaraz tam przyjdziemy. Nowego targu. Pani Janna Bartoszek przygotowała oprawę Olimpijskiego Narodowego naszej piłkarskiej. Chcesz tam iść? Rasowych oraz pierwszej wystawy wyszłoczenia pasterskiej grupy Kacjatra. Serdecznie dziękujemy za tę nagrodę. Dziękujemy serdecznie. Tutaj specjalne podziękowania. Równocześnie będziemy mogli przejść powoli do pokazów szkolenia. Dziękujemy serdecznie panu Michałowi Majterowi i całej sekcji szkolenia psów oddziału Nowy Targ za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu terenu wystawy.
Dziękuję także za zorganizowanie pokazu. Zobaczymy, czy będzie pierwszy. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, i powoli będziemy przechodzić do konkursu plastycznego, który odbywa się poza rynkiem głównym i do pokazu szkolenia, który właśnie na rynku głównym rozpoczynamy. Drodzy Państwo, mam jeszcze jeden komunikat. To komunikat od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zbiera pieniążki na środowisko dla bezdomnych psów, dla tych bezdomnych psów. Jeszcze raz. I ta zbiórka odbywa się przy wejściu na teren stadionu. A przed nami, proszę Państwa, pokażę szkolenia psów.